Cześć, z tej strony Hubert Zabusa. W dzisiejszym materiale chciałem Wam pokazać, jak wymienić wkładki w kasku Abus Storm Chaser. W pierwszym kroku zaczynamy od wypięcia ramion systemu regulacji kasku. Obracamy ramię o 90 stopni, po czym odginamy je i wyjmujemy z mocowania. Tak samo postępujemy z drugą stroną kasku. Obracamy o 90 stopni, przechylamy i wypinamy mocowanie. Ostatnim etapem jest wypięcie głównej spinki mocującej wewnątrz skorupy kasku. Łapiemy w miejscu mocowania wkładki i jednym silnym ruchem pociągamy element. Po upraniu wkładki, czy też wymiany jej na nową, przechodzimy do montażu wkładki w kasku. Cały proces rozpoczynamy od ponownego zamontowania spinki w skorupie kasku. Kolejnym etapem będzie montaż bocznych mocowań, ale przed tym musimy odpowiednio umiejscowić wkładkę w samym systemie i skorupie kasku. To robimy kolejno z jednej strony, jak również z drugiej strony. W ostatnim etapie mocujemy ramiona systemu regulacji w kasku w zależności od preferowanej przez nas pozycji. Obracamy ramiona o 90 stopni i kliknięciem mocujemy w skorupie kasku, po czym przekręcamy o 90 stopni w prawo. Tak samo postępujemy z drugą stroną. Ramię obracamy o 90 stopni i mocujemy w systemie, po czym obracamy o 90 stopni. Jeżeli jesteście zainteresowani zakupem wkładki do Waszego kasku, czy też jego wymianą, link do naszych partnerów znajdziecie w opisie tego filmu.